Witamy Was serdecznie. Cześć. Więc moi kochani, witamy dzisiaj na kanale. Będziemy czytać książkę Kicie Kocie. Tak. To jest kanał Ale dla wszystkich. Ale to już czytaliśmy. To jest kanał dla stałych widzów i dla Waszych dzieci. Więc dzisiaj będziemy czytać. Ej, to mnie. To jest polecać Kicie Kocie. A ile? Mamy dużo książek, mamy Damianuś. Ile? Więc będziemy polecać teraz. Ile? Po trzy? Poczytamy sobie dzisiaj dwie książeczki. Albo nawet przeczytamy w sumie dzisiaj trzy. Jeszcze, o, to cało! Jeszcze chcemy Wam coś powiedzieć, ok? Od dzisiaj będą takie odcinki, które będą przeznaczone dla Waszych dzieci. Jeżeli macie małe dzieci i myślicie o jakimś prezencie dla dzieci, tak, to polecamy, trzy prezenty przyjechały. To polecamy książeczki, bo książeczki są źródłem wyobraźni, źródłem radości i niezwykłych przygód. Więc polecamy książeczki z różnych serii. Teraz mamy Kicie Kocie. Ja pierwszą stronę przeczytam, bo jest łatwa. Aaaa! Kicia Kocia ziewa. Nuniuś ziewa. A powiemy... Zbiera zabawki. Kicia Kocia pomaga Nunusiowi. A powiesz, o jaka to jest książeczka jeszcze? Kicia Kocia... Pokażesz? Kicia Kocia i Nunuś pora spać, tak? Dobra, ja to czytam. Jestem to tu. Damianek będzie dzisiaj czytać. Dzisiaj po polsku mnie czytać. Nunuś! Nie chodzi do szkoły, żeby po polsku czytać. Sprząta zabawki. Kicia Kocia pomaga Nunusiowi. Kicia Kocia zapala... lampkę. Nunuś... Mówi? Mówi. Dobranoc. Nunuś robi siku. Plask, plusk, plisk. Nunuś pryska wodą. Nunuś ubiera się w piżamkę. Pak, pak, kwak, 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 kwak. Myje ząbki. Ładne są te strony, tak pokazuje mama też przy okazji, jak te strony ładnie wyglądają. A tutaj nocnik nakłada, tutaj się ubiera. Nunuś musi zbierać. Nunuś mówi dobranoc. Zabawką? Pa, 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 pa. Kocham te zabawki, pa. Pa, 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 pa. Nunuś Kicia Kocia. Kocha Kicia Kocia. Kicie Kocie. Mówi dobranoc. Dobranoc. Gwiazdką. Dobranoc, gwiazdki. Nunuś idzie się położyć. Nunuś Kicia Kocia. Kicia Kocia. Podaje Nunusiowi myszkę. Myszkę. Myszka też idzie spać. Też idzie spać. Ma na imię tygryska myszka. Kicia Kocia zasłania. Śpiewa. Nunusiowi muzyczkę. Lulila, lulila, wheels on the bus go, lulila. A, jeszcze są strony. Ostatnia. Nunuś idzie. Nunuś mówi dobranoc. Tutaj mój kochany, dzielny synuś przeczytał. A teraz nie pogniewasz się, jak mamusia przeczyta? Okay. To poczytamy teraz jeszcze te dwie. Polecamy serię Nunuś. Ja przeczytam jeszcze Kicia Kocia i Nunuś, co robisz? Ja jeszcze przeczytam. Czy Nunuś? Taką łatwą jedną. Zobaczcie, która łatwa dla mnie. To ja przeczytam tą, ok? Kicia Kocia i Nunuś, co robisz? A ja to mogę poczytać, bo to jest dla mnie łatwe. A ty tą poczytaj. Dobra, to najpierw ja tą poczytam. Ok, Kicia Kocia i Nunuś, sprzątamy. Ok. Chcę Wam pokazać.
chlap, chlap. Kicia, kocia i Nunuś spacerują w parku. Oj, Nunuś wszedł w kałużę. Musimy wracać do domu. Masz mokre skarpetki, mówi kicia kocia. W domu Nunuś się rozbiera. Zdejmuje kurtkę. Pac! Rzuca kurtkę na podłogę. Nie, tak nie można. Zdejmuje buty i skarpetki. Pac, pac! Rzuca buty i skarpetki na podłogę. Nie, tak nie można. Kurtkę wieszamy na wieszaku. Dobrze. Mówi kicia kocia. Dobrze robi teraz. Ale gdzie jest wieszak? Tutaj. Kicia kocia się rozgląda. Tutaj. Tu. Tutaj. Tu. Woła Nunuś. Tu. Podnosi kurtkę i wiesza na wieszaku. Ten. Buty odstawiamy na miejsce, mówi kicia kocia. Ale gdzie to jest? Tutaj. Tu. Tu. Woła Nunuś. Podnosi buty i ustawia je na półce przy drzwiach. A co zrobimy z brudnymi skarpetkami? Wrzucimy do prania. Zastanawia się kicia. Może wrzucimy je do piekarnika? Nie. Wtedy by były upieczone. Nie, woła Nunuś. Zawiesimy je na lampie? Pyta kicia kocia. Nie, wtedy by nie mogły ich zdejmąć. Woła Nunuś. Wiemy. Brudne skarpetki włożymy na uszy. To by śmierdziało. Mówi kicia kocia. To by śmierdziało od wody. I wciąga skarpetki na uszy. Nunuś się śmieje. Nie na uszy, mówi. To gdzie jest miejsce brudnych skarpetek? Pyta kicia kocia. W praniu. Nunuś zanosi skarpetki do łazienki i wrzuca je do kosza na bieliznę. Tutaj, woła. Brawo, Nunusiu! Brawo, Damianusiu! Cieszy się kicia kocia. Nunuś jest bardzo mądry. A teraz czas na ostatnią książeczkę z serii. Będę na święta gwiazdkowe się zbliżają, prawda? Więc może mamusia lub tatuś kupić. Co ty robisz? O, pokażę też, jak pokażę. Nunuś, co ty robisz? Jak wyglądają kartki? Nunuś maluje obrazki na papierze. Tak, Nunusiu? Puk. Puk, puk. Nunuś, co ty robisz? Zgaduj, zgadula. Nunuś sprząta, ale... Będzie czysto. Brawo, Nunuś. Tak, puk, puk. Nunuś robi... Nie. Co robisz, Nunusiu? Puk, puk. Co robisz, Nunusiu? Zgaduj, zgadula. Nunuś je kaskę. Zupkę. Kicia kocia mówi, Nunuś, co będziemy robić? Tak. Tulić. Albo się bawić. I tak, moi kochani, tak. Tulić i się bawić. I tak, moi kochani, prezentuje się cała seria Kici i Kocia. Numer 1, numer 2, numer 3, Damianek wam pokaże. Czyli mamy Kicie, Kocie. I numer 4. Ja po kolei powiem właśnie Kicia, Kocia. I Nunuś sprzątamy. Kicia, kocia i Nunuś. Nie, Nunusiu, tak, Nunusiu. Kicia, kocia... Tutaj z tyłu powiedz, jakie Kicia, kocia są. I Nunuś, co robisz? Oczywiście są jeszcze inne serie, powiedz. Bardzo różne. Ale jakbyśmy mieli wymieniać, to długi filmik był. I tutaj też. Więc następnym razem przejdziemy do nowych serii. To będzie z serii akurat, nie zdradzimy, Czakuciku. Tak, Damianuś, mamy następną serię. Następna seria, którą będziemy polecać dla dzieci, jeżeli je macie na gwiazdkę lub jest. Dla siostrzeńców. Mamo, możemy też taką angielską poczytać, tak, bo jest krótka. Tak. Teraz akurat nie, dla siostrzeńców albo dla kuzynów, ogólnie dla kogoś z rodziny możecie zakupić. A pokażesz, kochani, jeszcze tą jedną książeczkę, którą tą z tej serii gdzie będziemy czytać? Nie, wiesz co, tam. Czapu-cipu. Ale to okay. Tam są rzeczy.
I tu jest czapu, chipu, zabawy z ruchem. Mamy, nie będziemy zdradzać, mamy, dobra? Następnym razem mamy opowiemy minki, o niej. Mamy a nie, nie będziemy o wodach zdradzać. I nie, mamy żywiórka i naleśnik. Nie, 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 nie zdradzaj jeszcze nic. Następnym razem. To jest książka, gdzie polega na tym właśnie, że się bawicie razem z dziećmi i z kotkiem w środku. Ale dalej nic nie będziemy zdradzać. Damian. Nie zdradzamy, nie zdradzamy. To nasz sekret, więc trzymajcie się ciepło. Subskrybujcie, pisz, subskrybujcie. Czy ona też tam miała coś powiedzieć? Pa! Jeśli wam się podoba, tak? To dużo łapki w górę. Subskrybi. Komentujcie, piszcie też do Damianka, czy wam się podobało, jak synuś czytał po polsku, chociaż nie chodzi już w ogóle do polskiej szkoły. Trzy prezenty przyjechały i zęb mi wypadł. Pa! A pokaż się właśnie, że ząb ci wypadł. Trzy prezenty przyjechały, ale... Trzy prezenty przyjechały, ale ten ząb mi wypadł. Pa! Trzymajcie się, pa, pa.